an old ride. Just one of them days, everything go right. And I like to keep this vibe throughout the day, if that's okay. Yeah, hey, everything's okay. Now I want this feeling that I'm having today to stay with me for the rest. Everybody come together, let's go, yo. Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest diamentowy wektor, na który patrzył się Rufen, a to jest oczywiście Black Ops 2, bardzo fajny gameplay, jeden z najlepszych, które miałem w swojej karierze Black Opsa 2. Jest ze mną, jak już mówiłem, Wektor z tumikiem oraz laserem, do tego Kap-40, dwa granaty ogłuszające, granat normalny, jeżeli chodzi o moje perki, czy tam atuty, jakkolwiek by to zwał. To jest wojak, twardy zawodnik oraz maska taktyczna. Sami widzicie natomiast moje score streaky, czyli paczka dla powozian, helikopter, stealth oraz VTOL. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek dosyć inny niż normalnie. Mianowicie ostatnio, pod ostatnim Black Opsem 2, bardzo stary, chciałem powiedzieć, ale to nie ta kwestia. Otóż użytkownik, który jest ze mną od praktycznie samego początku reaktywacji mojego kanału, czyli już praktycznie rok, mowa tutaj o Agnel.pl, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, użytkownik widz, napisał mi pod ostatnim filmikiem z Black Opsa 2, przepraszam was bardzo, jest po prostu godzina pierwsza w nocy, już jestem z deka zmęczony, przed chwilą miałem dosyć długi live, a ta gra była zresztą grana na live, na które serdecznie zapraszam. Otóż użytkownik, otóż widz Agnel.pl napisał w ostatnim komentarzu pod Black Opsem 2, tak powtarzam się już po raz trzeci, żebym robił gameplaye z Black Opsa 2 z komentarzem dogrywanym, ale żebym nie gadał. Żebym nie gadał o tym po raz kolejny, czego używam i o tym, co się dzieje na polu walki, ponieważ jest to już powtarzalne, bo w każdym moim gameplayu, w każdym moim komentarzu dogrywanym tak właśnie jest z Black Opsa 2, tylko żebym porozmawiał na jakiś inny temat. Ja chciałbym się was bardzo, bardzo gorąco spytać, co wy na ten temat sądzicie? Czy powinienem omawiać to, co dzieje się na ekranie, czy powinienem raczej skupić się na jakimś wybranym przeze mnie temacie, a ewentualnie dodawać moje przemyślenia na temat tego, co widzicie i co oglądacie w trakcie gry od czasu do czasu, tylko kiedy zajdzie jakaś bardzo interesująca informacja, którą chciałbym tutaj wam uwypuklić, o tak powiem właśnie. Więc to jest gorące pytanie do was. Mi się osobiście wydaje, że jest naprawdę bardzo dużo kanałów, które mają taki komentarz dogrywany na różnego rodzaju tematy. No i chciałem się tutaj wyróżniać, tak samo jak mój Battlefield 3, kiedy nagrywam dla was normalny, zwykły gameplay, mówię o tym, co robię, dlaczego to robię, daję wam jakieś wskazówki dotyczące gry. No ale z drugiej strony w Battlefield 3 mam również serię inne, The Fall, gra z widzami, albo chociażby wyzwania, gdzie nie skupiam się tak bardzo na jakiejś taktyce. Tutaj wbiłem właśnie Vitola, także uświadczycie tutaj naprawdę wysoki wynik. Szkoda, że nie był to flawless, no ale niestety nie ma tego złego. Dobrze, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chciałbym tutaj też serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które ze mną były, bo cała moja drużyna sześcioosobowa składała się z osób, które towarzyszyły mi na live'ie, mianowicie Eru.pl, którego znacie z moich gameplayów, jak również Mr. Pietro on YouTube, czyli Rambo, Dimaczu, Gulasz, Wariat, Dimaczu, którego już raz pozdrawiałem. Słuchajcie, Gulasz, Wariat, pozdrowienia dla was, dzięki wam serdeczne za to, że jesteście na live'ach, że się wypowiadacie, że je oglądacie, nie tylko jeżeli chodzi o Black Ops 2, ale także o inne gry. No właśnie, zabrakło mi już jakiegoś tematu do poruszenia, chciałbym się skupiać właśnie na tych komentarzach dogrywanych, kiedy mówię o jakimś konkretnym temacie, na jednym temacie, a nie na kilku na raz. To będzie taki kompletny spontan, raczej bez przygotowania, tylko i wyłącznie będę gadał z wiedzą, z daną wiedzą z danej dziedziny, tak? Na przykład chciałem dzisiaj sobie pogadać między innymi na przykład o Call of Duty Ghosts, ponieważ na battle logu, na livespocie raczej, livespot.pl, znajdziecie moje dwa artykuły
odnośnie Call of Duty Ghost, o tym, co słychać. I tutaj uczyłem się, słuchajcie, co słychać na temat gry, tak? Jakie są najnowsze newsy. Tutaj właśnie uczyłem się, jak używać Dragonfire'a, ale zupełnie tego killstreaku, tego scorestreaku nie umiem obsługiwać, tak? Albo latam za nisko, albo latam za wysoko. Tutaj starałem się latać dosyć wysoko. Jakoś mi szło z tym Dragonfire'em. Bardzo fajna zabaweczka, ale tak jak powiedziałem, nie lubię scorestreaków, które wymagają ode mnie tego, żebym siedział i się patrzył w jakiś ekran, podczas gdy wróg może mnie zajść, swobodnie od tyłu mnie pocisnąć, bo no to nie jest fajne, to przerywa moje scorestreaki. Nic nie nabijam, tylko wychodzę po prostu na zero. Oczywiście fragi jak fragi, ale każdy z nas marzy o tym, żeby uzyskiwać wysokie scorestreaki. I to jest chyba esencja całego Call of Duty, tak? Żeby wbijać to, żeby karać wrogów z powietrza albo za pomocą jakichś innych fantastycznych metod, to jest cała frajda tej serii, jak mi się wydaje. Także jeszcze raz, tutaj 4 minuty 26, Boże, o czym ja będę gadał. Raczej wolę mówić o tym, co dzieje się na ekranie. Każdy, na przykład, każdy odcinek z Battlefield 3 jest nagrywany na żywo, więc zawsze mam temat do rozmowy. Tutaj niesamowicie zlamiłem. A jeżeli chodzi o takie komentarze dogrywane, to kurczę, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest trudno wymyślić coś, lać wodę, tak jak na przykład na polskim. Zawsze na polskim lałem dużo wody, jeżeli nie wiedziałem, o czym jest temat, na przykład. O Jezus, zdradziłbym się ze swoim nazwiskiem. Nie, ze swoim nazwiskiem się na razie nie zdradzę, chociaż raz kiedyś chyba ono padło na live'ie. Właśnie i na live'ie. Dzisiaj robiłem live'a, słuchajcie, dzisiaj był akurat League of Legends cały dzień. Wczoraj był Battlefield 3, przedwczoraj był Battlefield 3, w czwartek był Battlefield 3 z Black Opsem 2, także was serdecznie zapraszam. Mój kanał Twitch to jest Mr. Cocosfly Live. Mam nadzieję, że go znajdziecie, zasubskrybujecie, polubicie. Jeżeli chodzi o mój wynik, to było 34 do 1. Niestety nie uplasowałem się w czołówce mojej drużyny. 2300 punktów, Eru miał 4600, ale najbardziej oprócz wbijania scorestreaków liczy się w Call of Duty nie to, czy się wygra mecz, czy się przegra, czy będzie się miał najwięcej, czy najmniej punktów, ale po prostu fragi, jestem frag whore. To właśnie ja, szczególnie w Black Ops 2, szczególnie w Call of Duty. Także dzięki wam wielkie, mam nadzieję, że nie zanudziłem was na śmierci. Pamiętajcie, odpowiedzcie mi na to pytanie, czy wolicie komentarze dogrywane, które traktują o rozgrywce aktualnie toczonej, czy na jakiś dany temat. Bardzo czekam na to, także do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej.